Mateusz Mędziesz, Wydział Kultury i Promocji Urzędu Miasta Wobola. Witam serdecznie w tą piękną, piątkową noc w amfiteatrze. Cały czas trwa koncert, to już po przerwie druga część piątkowych koncertów w amfiteatrze. Ze mną są wyjątkowi goście, jest Justyna Panfilewicz i Mariusz Wawrzyńczyk, zwycięzcy tegorocznego koncertu debiutów. Witam was, kochani. Witamy bardzo serdecznie. Mówię, jesteśmy w takim szoku. To jest... Nawet nie myśleliśmy o tym, że może tak się stać, co nie? Tak, ja się zgadzam z przedmówcą, ponieważ brak mi słów. I też, jesteśmy w takim szoku, że jak staliśmy na tej scenie, nie wiedzieliśmy, o co chodzi, prawda? O co chodzi w sumie? Ugraliśmy, nie? Przynieśliście ze sobą ten najpiękniejszy laur dzisiejszego wieczoru dla was, a ja muszę zapytać, czy to jest najpiękniejszy laur w dotychczasowym waszym artystycznym życiu? Jeśli chodzi o festiwale, to jak najbardziej. Chociaż najwspanialsze jest to, że możemy zajmować się muzyką, która prowadzi nas w tak fajne miejsca. Pozwala nam występować przed różną publicznością, która nas akceptuje, tak więc to jest oczywiście, to jest najważniejsze. Widzów do nas, to jest naprawdę dla nas bardzo, bardzo ważne, że kredyt zaufania, tak? Bo rzadko się zdarza, debiut jest w Opolu, jest tylko raz w życiu. Debiutowali Mieczysław Szczęśniak, Edyta Górniak, Justyna Styczkowska i wielu, wielu innych artystów, więc to jest po prostu dla nas wielki zaszczyt. Słyszę, że ta lista była dobrze rozpracowywana, bo to pewnie jest tak, że jak się czeka na ten koncert, to się dużo o tym myśli. Słuchaj, ja napisałem pracę magisterską na temat festiwali w Opolu, w Sopocie i w Kołobrzegu, więc z latach 70., więc troszkę się przygotowałem do tego. Słuchajcie, jak wyglądała wasza droga do tego, żeby stanąć na deskach amfiteatru dzisiaj? Bo słyszałem, że to wcale nie było tak różowo i kolorowo, wręcz, że to był troszeczkę taki niekonwencjonalny tor, który prowadził do Opola, do tego występu. Prawda. Ja, gdy dowiedziałam się, że tegoroczne debiuty są poświęcone twórczości zespołu Skaldowie, stwierdziłam, że kocham utwór pod tytułem Nie widzę ciebie w swych marzeniach. Nie było tej piosenki na liście w regulaminowej, z której trzeba było coś wybrać, nagrać na zgłoszenie. Pomyślałam, popłynę pod prąd, bo jeśli Opole ze Skaldami, to tylko i wyłącznie widzę siebie z tą kompozycją na scenie. Tak też zrobiłam i jak już mówiła pani Agata Młynarska na scenie, upomnieli się o mnie bracia Zielińscy. Jest to wielkie, wielkie wyróżnienie. Ja z kolei wysłałem piosenkę Dopóki jesteś, piękną piosenkę, którą wykonała Ola Nizio. No i cóż, powiedziałem coś takiego, kurczę, festiwal w Opolu, no nie, to ja bym chciał wykonać piosenkę Nie widzę ciebie w swych marzeniach. No, to zaśpiewaj, mówią państwo, bracia Zielińscy. No i zaśpiewałem i powiedziałem, słuchajcie, teraz będzie mega, mega petarda, będzie śpiewała. Justyna zaśpiewała, potem pani Agata Młynarska się odwraca do mnie i mówi, słuchajcie, ta piosenka ma taki tekst, więc może zaśpiewać go w dwie osoby. I tak zrobiliśmy. Tak, chcieli nas oboje i dostali. Chcieli nas oboje i dostali. Ale słuchajcie, teraz mi się przypomniało, pamiętasz, jak zadzwonili do ciebie i do mnie powiedzieli, dostaliście się do Pola, ale no pod jednym warunkiem. Zaśpiewacie w duecie z Justyną. Ile decyzja trwała? No, jedną sekundę, od razu, nie może być inaczej. No. W takich sprawach się nie odmawia. Jeśli jest zaproszenie i jest pomysł na kompozycję, ja doceniam to, że w ogóle się tu znalazłam, że mogłam zaśpiewać z Mariuszem, tak samo, ponieważ wzajemnie. Dopiero dzisiaj, na dobrą sprawę, dzisiaj na próbach, poczułam, że ten utwór faktycznie cudownie brzmi na duet, tym bardziej, że jesteśmy dosyć niecodziennym duetem, bo zazwyczaj to, przynajmniej ja, z tego co kojarzę, spotykam rockowe męskie głosy i okrągły głos kobiecy, a u nas zrobiono odwrotnie. Tak, czyli wokalisty. Okrągły głos męski i drapieżny głos kobiecy. My dołożyliśmy od siebie wszystko, bo bardzo mało jest takich wokali jak twój, no nie powiem nieskromnie, mój też. I myśleliśmy początkowo, że to za przeproszeniem nie zażre, ale okazało się, że chyba tak. Prawda? Chociaż jesteśmy z dwóch różnych bajek. Ale tutaj nasze drogi się zeszły. Cudownie, że się zeszły. Właśnie. Słuchajcie, festiwal cały czas trwa. Możemy go nawet podglądać i patrzeć, co się dzieje na scenie. A mówię o tym nie bez kozery, bo już jesteście chwilkę w Opolu, już widzieliście próby, przygotowaliście się do swojego koncertu. Pewnie podglądaliście też artystów, którzy są na scenie dłużej od was. Czy to jest tak, że myślicie, już wybiegacie trochę w przyszłość? Czym dla was to Opole może być? Jak je traktujecie? Bo ja tu całkiem niedawno siedziałem z Arturem Orzechem i pytałem go o to, jak to dzisiaj faktycznie się poukładało na naszym rynku muzycznym. Czy to Opole może być kapitalną trampoliną, czy jest z tym bardzo trudno? Ja myślę, że Opole jest
możliwością pokazania się szerszemu odbiorcy. To jest nagroda prestiżowa, nie zapominajmy o tym. To nie jest jakiś występ w trasie Lato Zety Dwójki czy jakiś innych mało ważny występ albo mniej ważny występ. To jest nagroda prestiżowa. I tak jak powiedziała pani Agata Munarska, zobowiązująca nas po prostu do dalszej pracy, jeszcze większej pracy. To bym chciał powiedzieć. Tak, tak, bo na festiwalach, na nagrodach się nie kończy, choć są one cudowne, piękne, dowartościowują wykonawcę. Natomiast tyle, ile trzeba wysiłku włożyć, żeby dojść do takiego momentu, dostać się na festiwal, wygrać go, tak jak nam się udało. Tyle lat, ile trzeba poświęcić na warsztat, na zdobywanie doświadczenia, to naprawdę jest dużo pracy. No nasze debiuty miały miejsce już lata temu, nie będziemy mówić, bo państwo policzą i że już nie jesteśmy tacy najmłodsi. I dodatkowo, dodatkowo na tym się nie kończy, bo dużo, dużo pracy przed nami, jeszcze więcej niż do tej pory, żeby podnosić sobie poprzeczkę, żeby pokazać wszystkim, że faktycznie ta nagroda... Zasłużyliśmy na nią, że zasłużyliśmy na nią. Dla nas jest bardzo ważne to, żeby dojść teraz do słuchacza naszą muzyką. Naprawdę, to jest dla nas najważniejsze i miejmy nadzieję, że w tym roku wydamy swoje debiutanckie płyty, ponieważ kilka singli już mamy na swoim koncie i właśnie w tym tygodniu po Opolu wydajemy właśnie swoje kolejne single. Tak, najważniejsza jest konsekwencja. Podążanie za sercem, ja nie zajmuję się niczym innym, tylko muzyką w życiu. Postawiłam na jedną kartę, cieszę się, że udaje mi się to realizować, że spotyka się to z poparciem. I mam nadzieję, że jak najdłużej w dobrej formie, w tak dobrej formie, jak w Beskaldowie dzisiaj się zaprezentowali, że będę obchodzić z jakieś swoje jubileusze, 50, 60. Słuchajcie, to jeszcze jedno pytanie na koniec, bo ono się pewnie musi za chwilkę pojawić, może już gdzieś się pojawiło. Skoro dwie nagrody, skoro występ w takim duecie, to może trzeba popracować nad wspólnym materiałem właśnie w duecie, właśnie razem za chwilkę. No myślę, że jest co do możliwe. Jest to pomysł, absolutnie. Dostaliśmy nagrodę w postaci nagrania singla, który będzie promowany przez Polskie Radio. I faktycznie padł na scenie pomysł, żeby nagrać nasze wykonanie Nie widzę Ciebie w swych marzeniach. Ja absolutnie na gorąco jestem jak najbardziej za tym pomysłem, ponieważ utwór jest cudowny i zasługuje na to, żeby go pokazać w jeszcze innej odsłonie, niż do tej pory miało to miejsce. I nigdy nie było pokazywane w duecie. W ogóle to jest jedna z najlepszych kompozycji, powiedzmy to, otwarcie big beatowych, rockowych z lat 70., 70. któregoś roku. I teraz odnowiona w naszej wersji mogłaby być w duecie ciekawa, nie? No to kochani, trzymam za słowo i czekam. Może się uda, jeśli się uda, to będziemy tu w Opolu mocno kibicować. Dziękuję serdecznie za spotkanie. Ozłoceni debiutanci w Opolu. Jeszcze raz dzięki. Pozdrawiamy serdecznie.